Siemanko, taki szybki update, co tu był zrobione w ciągu ostatniego tygodnia przy wanie. No parę rzeczy porobiłem, zaraz to wam pokażę. Po kolei zaczniemy od ogrzewania i tak jedno po drugim tu wam pokażę. No, narka, popatrzcie, warto, warto. Siemanko, no to zaczniemy tak. Webasto podłączone mam już działa, pięknie działa. Tu jest właśnie monitor, jutro jeszcze synchronizuję pilota, już mi się dzisiaj nie chce. Działa, teraz tu no, pięknie ciepło leci. Jest one tutaj, jak widzicie na zdjęciu teraz, na filmie. Mam bezpośrednio podłączone do zbiornika z paliwem, więc nie ma drugich jakichś tam zbiorników paliwa, problemów z kablem. To jest wszystko rozwiązane. Tu jest jego instalacja, zabezpieczony jest bezpiecznikiem, więc dobrze jest. Druga rzecz, którą zrobiłem, to jest tak zwany relay, to że podczas jazdy będę sobie ładował akumulatory Leisure'a, akumulatory dodatkowe, to jest też duży plus. Trzecia rzecz, co zrobiłem, to już podłączyłem wszystko pod panele słoneczne, to znaczy mam przekaźnik założony, przełączniki, kable wyprowadzone, więc tylko potrzebuję tylko dobrej pogody i z Pawłem założymy to. Tu jeszcze wam pokażę taki ten, na tą chwilę baterie są w 70% naładowane. To więc nie jest źle. Tu mam dwie baterie. Baterie są tylko praktycznie, jedna jest od łódki, druga będzie założona od pontonu. Tylko muszę jeszcze parę rzeczy załatwić. No. Trzecią rzecz, co to mam założyłem, to tam jest, no to zabezpieczenie na zerze mam założone, że w razie czego daję na zero, mam prąd odcięty tu. Jedynie co będzie działały, będą działały panele, będą ładowały akumulator, bo wszystko poza tym będzie wyłączone. Wszystko pozabezpieczane bezpiecznikami. Bezpieczniki są wszędzie, odpowiedniej wielkości, więc jest dobrze. Jest dobrze, coraz bliżej końca.